Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić dodatkowe przerwy pracownikom lub skrócić czas pracy podczas upałów? Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikającym z kodeksu pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP wynika, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić m.in. odpowiednią temperaturę. Pracodawca owszem ma prawo zastosować dodatkowe przerwy w pracy lub skrócić czas pracy, ale nie jest to obowiązkiem pracodawcy, ponieważ nie wynika to z żadnego aktu prawnego, nie wynika to z przepisów prawa. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z 2008 roku sąd zwraca uwagę, że jeżeli pracodawca nie spełnia wszystkich wymogów BHP wobec pracowników, to pracownikom należy się jakaś rekompensata i może to być rekompensata na przykład w postaci skrócenia czasu pracy czy dodatkowych przerw. Ponadto w orzecznictwie możemy również przeczytać opinię, że w sytuacji, gdy pracodawca musi przestrzegać przepisów BHP, przy czym należy do tego również odpowiednia temperatura w miejscu pracy, chyba że wymaga tego proces technologiczny, aby produkcja odbywała się na przykład w niskiej temperaturze lub bardzo wysokiej, to pracodawca nie może zasłaniać się złą kondycją finansową przy realizacji tego obowiązku. Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawcę grozi kara grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych, a jeśli to nieprzestrzeganie przepisów BHP będzie skutkowało narażeniem życia lub zdrowia pracowników, pracodawca również odpowiada karnie, karą pozbawienia wolności do lat 3.